Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Za oknem mam śnieg, bo często w komentarzach zadajecie pytania po moim filmie z ogrodu, gdzie to nabierałam ziemię z kretowisk, czy u mnie nie ma śniegu. Jest już, kochani, spadł i u mnie dotarł tutaj do mnie też. A dzisiaj chcę Wam podać przepis na bardzo proste, a naprawdę smaczne jedzonko. No i tak jak zauważyłam już w rozmowach z Wami, w komentarzach, które czytam, że tęsknicie za taką starą, prostą kuchnią, taką naszą polską. I my Polacy tak naprawdę jesteśmy takim prostym narodem. Wyrośliśmy z prostego ludu, z prostego jedzenia. No teraz zaczęło się tak troszeczkę gdzieś tam kombinować, iść w stronę nie wiadomo jakich tych potraw, takich wyszukanych, jakichś orientalnych. Nie powiem, bo one są smaczne i to jest kwestia gustu, ale żyjemy w klimacie umiarkowanym i to jedzenie też jest dostosowane wbrew pozorom do naszego organizmu, do warunków, w jakich my bytujemy. Także jedzenie azjatyckie nie zawsze sprawdzi się w klimacie tutaj naszym. To wszystko jest naprawdę uwarunkowane od bardzo, bardzo wielu czynników. Kiedyś jadano bardzo prosto, w prosty sposób, co wielu z Was pamięta. Wasi rodzice na pewno Wam też przekazywali, tak jak i u mnie dziadkowie mówili. Zresztą można nawet sobie zajrzeć, sięgnąć do takich filmów jak Potop, Pan Wołodyjowski. Nie było sztućców, nie było całych tych zastaw. Ludzie jadali rękoma. I powiem Wam, że to było dobre. Nawet Indianie, oni jak spożywali, jak upolowali bizona czy jakiekolwiek zwierzę, nie marnotrawili nic. Tam było spożytkowane wszystko. Ze skóry robiono okrycia, powiedzmy, dla własnego ciała. Robiono tipi, wigwamy. Z kości wytwarzano grzebienie, wytwarzano haczyki, czy chociażby jakieś elementy ozdobne. Wieszano sobie kły, powiedzmy, na jak to powiedzieć, no robiono naszyjniki, robiono sobie biżuterię z tego. Jelita były wykorzystywane do cięciw do łuków, z żołądka, z pęcherza. Robiono to, co się wodę nosiło, nie pamiętam jak to, bukłak. O, tutaj mi córka podpowiada, bukłaki. Wszystko było spożytkowane, nie mogło się zmarnować nic. Czczone było dosłownie wszystko, od źdźbła trawy po każde zwierzę. I nawet jak jedli to mięso upieczone już na ogniu, to Indianin czy inni ludzie rdzenni w Australii czy w Afryce nie myli rąk. Ten tłuszcz był wcierany w dłonie, był wcierany we włosy, dlatego mieli tak piękne, lśniące włosy. W ciało wcierali tłuszcz. Mało tego, że on nawilżał, no to też w pewnym sensie chronił przed pewnymi szkodnikami, które tych ludzi atakowały. Także umieli żyć z przyrodą, umieli żyć z naturą, znali jej zasady, właściwości, wykorzystane było wszystko, to my dzisiaj jesteśmy ślepi, głusi i no tutaj nie urażając nikogo, ale jesteśmy takimi głupcami, bo bardzo dużo marnotrawimy, bardzo dużo marnujemy żywności i często słyszę, że w kraju jest ciężko, że jest głód. Nie, kochani, dopóki leży chleb na śmietniku i żywność, to ja powiem, że głodu nie ma. Dzisiaj twaróg, biały ser. My mówimy pospolicie biały ser, ale to jest twaróg. Jest on dla naszego organizmu bezcenny. W ogóle to jest przecież produkt pochodzenia zwierzęcego, z mleka. Mleko jest przebogatym źródłem witamin i mikroelementów dla naszego organizmu. Buduje nam kości, zaopatruje nas w wapń, w białko. No i twaróg powinniśmy jeść naprawdę każdego dnia,
aby nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Ilości, jakie tutaj zastosujecie, tak naprawdę zależą od Was, jak we wszystkich moich przepisach. Twaróg, do tego jajko. Jajko to już jest w ogóle kopalnia mikroelementów, witamin cennych dla naszego organizmu. Był też taki czas, że była taka nagonka, nie jedzcie jajek, bo to jest źle, cholesterol, tłuszcze i tak dalej, i tak dalej. Od tych jajek się odeszło. Niestety później z czasem, z biegiem upływu lat, okazało się, że to był największy błąd, jaki mógł być wyeliminować jajka. Dzisiaj z powrotem się nawołuje, jedzcie jajka. Zawierają naprawdę bardzo dużo cennych składników, które powinniśmy do organizmu wprowadzać. I teraz to jajko, chodźcie, zobaczcie, widelcem, po prostu widelcem rozduszam sobie na drobno. Tutaj dałam około 25 deko sera białego i 2 jajka. Można dać jajko tylko jedno. I teraz tak samo widelcem rozdrabniam sobie ser. Do tego dodaję rzodkiewkę. Rzodkiewkę pokrojoną na drobniutko. Można zetrzeć ją na tarce, na takich oczkach grubszych. Chociaż powiem Wam, że osobiście preferuję pokroić ją w kosteczkę, bo na tarce starta ma troszkę inny smak. Ona bardzo szybko wypuszcza sok, starta na tarce, i nie daje tego smaku jak właśnie pokrojona rzodkiewka. I szczypiorek. O, rzodkiewka mi się przykleiła. Szczypiorek pokrojony na drobno, na drobniutko. Szczypior tutaj w tym serze, on skontrastuje smak, bo ser jest słodkawy, słodkawy, no taki, no jak tutaj określić ten smak, nie jest kwaśny, nie jest słony, no słodkawy, my zawsze mówimy, że ser jest słodki. Jajko tak samo, nie jest gdzieś tam słone, pikantne. Rzodkiewka, no niestety nie jest moja, jest kupna, więc też ona ma całkiem inny smak. I aby nadać tutaj taki troszeczkę pikanterii, dodaję szczypior. Szczypior świetnie łączy się właśnie tutaj z tą pastą. I teraz do tego dodaję kefir. Można dodać zsiadłe mleko, można dodać jogurt typu greckiego. Osobiście uwielbiamy bardzo kefir bądź maślankę. Maślanka też dobrze się sprawdzi. Ile tego? Tyle, aby stworzyła się taka dosyć jednolita masa, nie za rzadka. I teraz do tego dodaję majonez. Majonez tutaj dopełni całego tutaj efektu tego smaku. Majonez oczywiście własnej roboty. I też były często zapytania w komentarzach od Was, jak długo swój majonez może być przechowywany, jak długo jest zdatny do spożycia. Tak około tygodnia. Także tutaj robiąc majonez musicie uwzględnić to, że to jest produkt krótkotrwały i róbcie go tyle, aby później nie trzeba było go wyrzucać, żeby to się po prostu nie psuło. Kiedyś było wykorzystywane wszystko, ludzie umieli jakoś tak sobie gospodarować oszczędnie. Jeżeli coś zbywało, majonez zbywał, widzieli, że już gdzieś tam się to zaczyna kończyć do spożycia, zaczyna się psuć, robili potrawy, czy gdzieś tam do czegoś go stosowali, żeby nie wyrzucić. Wyrzucenie żywności było grzechem. To dzisiaj się po prostu za dużo tego wyrzuca. No i przyprawy. Używam tylko sól. Sól do smaku. Sól oczywiście kłodawska, którą zawsze polecam. Można dodać pieprz, jeżeli lubicie. Pieprz tutaj też będzie fajnie współgrał, ale osobiście pieprzu nie dodaję, tylko sól.
Dobrze sprawdza się jeszcze ogórek. Dodać świeżego ogórka. Też nie daję ogórka, bo będzie to jadł Edziu, a ogórki go nie lubią, także tutaj ogórek dodany nie będzie. I teraz na sam koniec, wiecie co można dodać? Orzechy włoskie. Orzechy włoskie idealnie pasują do wszystkiego rodzaju serów. Mało kto to wie, że orzech świetnie współgra z serami. I takiego orzecha można tutaj dodać nie w całości, tylko rozdrobniony. Też nie zmielony na puch, bo wtedy ta pasta przejmie smak orzecha, a ona ma być tylko taka podkreślona, ma mieć tą nutkę, tą taką chrupkość. Więc orzech rozdrobniony na takie kawałeczki. I tutaj do tego dosłownie ze cztery takie połówki, czyli dwa orzechy, maksymalnie trzy, niedużo, żeby one tutaj nie zdominowały tej pasty, ale efekt naprawdę jest zaskakujący, bardzo ciekawy, czy tak jak się je różnego rodzaju sery pleśniowe, sery topione, spróbujcie z orzechami włoskimi. Perfekcja. No i to teraz wymieszam i zobaczcie. Całość tworzy teraz konsystencję taką jednolitą. Bardzo dobrze nadaje się do kanapek. Jest po prostu pyszne, szybkie, proste i pyszne. Takich past powinno się jeść dużo, bo to są bomby witaminowe dla naszego organizmu, które wpływają na nasze kości, wpływają na nasze zdrowie. To wszystko jest naturalne, a jeszcze w sezonie, jak mamy już swój szczypior, no szczypior akurat nie jest też mój, mamusia naskubała na polu, ale jak mamy wszystko swoje, rzodkiewkę, ogórka, no to już w ogóle to jest po prostu rewelacja. Polecam Wam to zrobić, spróbować, bo naprawdę jest dobre. Bardzo proste i dobre. W kolejnych odcinkach pokażę Wam przepis na smażony makaron, o który też żeście prosili. Pokażę Wam przepis na, jak to powiedzieć, u nas to się mówi kartofle z kluskami. Prościutkie, szybciutkie danie jednogarnkowe, a też rewelacyjne. Stary przepis to Edziu właśnie przywiózł tam od siebie i jego mama nauczyła mnie to robić i do dzisiaj u nas tutaj w domu gość. Na dzisiaj to będzie tyle. No i cóż, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Życzę Wam uśmiechu, bo często jak z Wami rozmawiam, czy piszemy, to mówicie, że świat jest taki ponury. Pamiętajcie, kochani, że to my ten świat kreujemy, to my go tworzymy i on jest taki, jakim my go wytworzyliśmy. Jeżeli jest smutny i ponury, to jest tylko i wyłącznie nasza zasługa, bo staliśmy się zakładnikami własnych domów, staliśmy się zakładnikami mediów. Kiedyś nie było mediów, kiedyś w jednej izbie mieszkało trzy pokolenia. Ludzie się wychowali, szanowali się, pracowali wspólnie, celebrowali każdy posiłek, śniadanie, obiad, kolację. Razem to spożywali, razem jedli. Wspominali, rozmawiali, a dzisiaj niestety, ale my w domach nawet nie potrafimy rozmawiać. Często jeden je tutaj, drugi je w pokoju, bo jest serial, ktoś inny jeszcze przed komputerem, bo jest akuratnie jakaś tam gra toczona i bo mnie zbanują, bo mnie wyrzucą z tej gry. Tak niestety się dzisiaj dzieje, że staliśmy się pokoleniem samolubów, zatraca się życie rodzinne, zatraca się ciepło rodziny i zatracają się wszystkie takie wszystkie wartości rodzinne, bo każdy idzie w swoją stronę. Niestety
I jest jak jest. Także dbajmy, pielęgnujmy, celebrujmy te dni, które są nam tutaj na ziemi dane. Bo my jesteśmy, to co podkreślam, zawsze i często tylko na chwileczkę tutaj. Nasz czas dobiegnie końca. To jest tylko kwestia czasu, kiedy my stąd odejdziemy. I musimy zostawić po sobie jak najwięcej. Nie chodzi o domy, o majątki. Chodzi o serce. Ile my tego serca pozostawimy? I tego Wam życzę, żebyście pozostawili jak najwięcej tego serca, takiej miłości i przekazu dla kolejnych pokoleń. Trzymajcie się. Do następnego.